Chciałbym najpierw zacząć od cytatu. We wstępie do pana książki możemy natknąć się na fragment, który dotyczy tego, że poziom wiedzy historycznej w Polsce, zarówno wśród uczniów, jak i kadry pedagogicznej, jest zatrważająco niski. To oczywiście ma jakieś swoje określone przyczyny, ale pisze pan innymi, że cytuję, co gorsza, coraz mniej wiedzą również nauczyciele. Jeśli sami nie pracują nad tym usilnie, to mogą, co mogą przekazać uczniom? A nawet jeśli chcą, to kiedy i po co mają to robić, skoro są to prawdy bardzo niewygodne dla ich aktualnych przełożonych? Czyli krótko mówiąc, w tym fragmencie możemy dowiedzieć się o strachu, który panuje wśród określonych, w określonych środowiskach. Strach przed pogłębianiem wiedzy dotyczącej najnowszej historii Polski i strach przed popularyzowaniem jej. Chciałbym pana zapytać, z czego pana zdaniem ten strach może wynikać? Na czym on polega? Czego on dotyczy? Jakie są jego źródła? To, co napisałem, wynika z konkretnych obserwacji. Jeżdżąc po Polsce, w ostatnich latach coraz częściej po szkołach, czego przedtem nie było, nie byłem tam wpuszczany, widzę wielką zmianę, że często jest tak, że młodzież, szczególnie z tych klas maturalnych, przedmaturalnych, czyli dorośli ludzie, 18-19-letni, o najnowszej historii Polski, jeśli tym się interesują, o współczesnym naszym życiu, wiedzą więcej od swoich nauczycieli, czyli są od nich mądrzejsi. Ale teraz te spotkania schodzą także na poziom gimnazjów, czyli młodzież 14-15-letnia. I często jest tak, że po normalnym spotkaniu, które trwa na ogół zawsze dłużej niż godzina lekcyjna, i to nie jest przymus, że to się odbywa w godzinach lekcyjnych, tylko później, więc zostają ci, którzy chcą, olbrzymia większość zostaje. Sposób argumentowania, jakość pytań, poziom wiedzy, jaką uczniowie ujawniają, są zaskoczeniem dla nauczycieli, dla nauczycielek historii. I później jest coś takiego. Proszę pana, skąd oni to wiedzą? Ja mówię, bo się uczą. No jak się uczą? Przecież tego nie ma w programie, tego nawet ja nie wiem. Ja mówię, ale oni znajdują, bo są ciekawi, chcą to bardziej zrozumieć. Ta wiedza wszędzie jest. No ale gdzie, mówi? Przecież nie ma tego w podręcznikach, nie ma tego w programach. A wiele jest coś więcej poza podręcznikami i poza programami. Przede wszystkim jest wolny internet, jest środowisko, są publikacje. Może nie w księgarniach, nie we wszystkich, nie ma tego, nie będzie długo w telewizji, ale to nie znaczy, że tej wiedzy nie ma. A jeśli chodzi o to angażowanie się, to można zrozumieć tych ludzi, którzy nauczają, że nie angażują się w coś, co w danym układzie, w danym momencie jest niepopularne albo nawet niepotrzebne i będzie źle widziane. Obecna ekipa robi wszystko, żeby czegoś takiego jak normalna historia, to jest przecież przekaz także ideowy i polityczny, określone nauczanie. Żeby tego nie było, albo żeby tego było jak najmniej. Ja mam taką swoją prywatną teorię, jak powinno wyglądać nauczanie historii. W szkołach wszystkich szczebli, przez podstawową, gimnazjum, później liceum, zaczynamy od starożytności, którą długo, dogłębnie się wałkuje, przekazuje się wydarzenia, daty, nazwy władców, nazwy państw. Później jest to powtarzane, następnie trzeci raz jest to utrwalane w liceum. Natomiast to, co jest naszą najnowszą historią, to, co jest bardziej niezbędne do współczesnego życia, to często jest historia cały czas jeszcze żywa. Tego jest mało, a poza tym na to już nie ma czasu. Później są matury, później są wycieczki, są opóźnienia w programie i to się załatwia zdawkowo, jednym, dwoma zdaniami. Jeśli ogląda podręczniki, to nie tylko treść, ale objętość, jaką się temu poświęca, świadczy o tym, że tej najnowszej historii praktycznie ma nie być. Ja mam taką teorię, żeby się tej historii uczyło, tak powinno to wyglądać, od końca. Nauczać od początku, ale tego, co jest współcześnie, czyli bardzo niedawno i trochę dawniej. Okres wojny, okres okupacji, te lata powojenne, powstanie antykomunistyczne, epoka żołnierzy wyklętych,
to, co tych ludzi naprawdę interesuje. To, co mogą sprawdzić. Mogą iść do domu, zapytać rodziców, dziadków, a bo w szkole to było tak, a jak to było naprawdę. Jest normalna, żywa dyskusja. O piramidach nie będzie takiej dyskusji. Tym się zajmują fascynaci. Mówię to z własnych obserwacji, bo gdzieś tak do 20 roku życia historia starożytna była moją umiłowaną dziedziną. Ja znałem, tak mi się wydawało przynajmniej, wszystko z tego zakresu. Tylko, że jest to wiedza, której w żaden sposób nie można nigdzie zastosować i wykorzystać. Natomiast to, co się działo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nawet już teraz dla tych młodych, którzy wchodzą w życie, epoka Solidarności, stanu wojennego. Przecież to jest głęboka historia. Ale gdzieś naokoło, wśród nich, w rodzinach, zetkną się z postawami, z historiami, które im tę wiedzę rozszerzą, naświetlą, pokażą to zupełnie inaczej, bardzo głęboko. I okazuje się, że w rodzinie były podziały, że jeden wujek był wormą, a drugi był internowany i pobity. I teraz pytania, dlaczego? Co to znaczy? To są pytania bardzo istotne. A obecna ekipa, która wywodzi się i rządzi nami od 8 lat, pochodzi z minionej epoki. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska powstała w 2000 czy tam 2001 roku i przedtem nic nie było. I to nie jest tak, że ten ZSL, który tylko zmienił nazwę na PSL, pojawił się w 1989 roku, tak jakby przedtem nie mieli swojej historii. Oba ugrupowania, bezpośrednio albo pośrednio, wywodzą się z epoki komunistycznej. Trudno mówić, że to są formacje komunistyczne. Tego nie powiem, bo mnie zamkną. I to jeszcze pewnie w jakimś domu dla chorych psychicznie, bo przecież każdy wie, że nie rzekomo. Ale tak naprawdę jak się tego poszuka i genezy, to okazuje się, że to jest głęboka prawda. Platforma Obywatelska powstała z Unii Wolności. Unia Wolności powstała z Unii Demokratycznej. A Unia Demokratyczna powstała z dysydentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I biorąc pod uwagę ciągłość kadrową, następstwo, czyli dzieci tych, którzy w okresie stalinowskim rządzili Polską, to nie ma wątpliwości, jaka to jest partia i w którą stronę okazuje sympatię. Jak do tego nałożymy jeszcze generała Gromosława Czempińskiego, który był akuszerem i takim ojcem chrzestnym mafijnym, który doprowadził do tego, że ta partia sformalizowała się i zaistniała pod taką nazwą, to nie ma wątpliwości, kim oni są i skąd się wzięli. Do tego ich kadry, kto tam działał, skąd ci ludzie byli, jak łatwo się wymieniali z PZPR-em funkcjonariuszami. Włodzimierz Cimoszewicz jest senatorem niezależnym, ale dlatego niezależnym, tak jak teraz będzie z Romanem Giertychem, że nie wystawialiśmy swojego, a popieraliśmy tego. On może być niezależny dla wyborców, natomiast dla tych dysponentów oczywiście nie. I to nie był młody działacz nowego typu formacji postkomunistycznej. On był wieloletnim funkcjonariuszem PZPR-u i jest synem wysokiego oficera w stopniu pułkownika informacji wojskowej, najbardziej krwawej służby w Polsce Ludowej, instytucji niezdekomunizowanej i nigdy nie przejrzanej do środka. Gdyby nie reformy kontrwywiadu wojskowego przeprowadzone przez Antoniego Macierewicza, oni by dzisiaj tkwili w niezmienionej formie. Tam się tylko pokolenia wymieniają. Ci starsi odchodzą na sute emerytury, a w ich miejsce przychodzą najbliższe rodziny. I to trwało bardzo długo. A skąd ta formacja się wzięła? I dlaczego jest to jedyna formacja w żaden sposób nieruszona? Ani przez wymiar sprawiedliwości, ani tak naprawdę przez historyków. O UP wiemy sporo. Nie ma tego, co jest niezbędne, czyli monografii Urzędów Bezpieczeństwa, są cząstkowe poszczególnych powiatów. To dopiero powstaje, więc jak na 20 kilka lat jest tego niewiele, ale wiedza o UB jakaś jest. Ale o informacji wojskowej ludzie nie wiedzą praktycznie nic. Czyli czysto sowiecka służba w ramach Polski Ludowej, gorsza wielokrotnie od bezpieki cywilnej, czyli od Urzędów Bezpieczeństwa, jest nieopisana i nie znamy funkcjonariuszy, nazwisk, kadry kierowniczej i co się stało z ich dziećmi. Przypadek Cimoszewicza jest specyficzny dlatego, że on kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w 1990 roku.
Wtedy wyszło na jaw, kim był ojciec, że był oficerem śledczym przez wiele lat. Był między innymi szefem informacji wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie doszło do zabójstwa komendanta tej uczelni, generała Grabowskiego, gdzie cela, w której on urzędował i przesłuchiwał, była jeszcze wtedy zachowana z plamami na ścianach. Jak później tłumaczono, to on był nerwowy i rzucał czerwonym kałamarzem z atramentem, stąd takie czerwone plamy. Ale oczywiście tynki zostały skute. To szybko usunięto. Ludzie, którzy z dawnych lat, 50. go pamiętali, na warszawskim Bemowie, robili ulotki w lokalnych gazetkach, których wtedy sporo wychodziło, były rozdawane gdzieś tam pod sklepami. Sporo o tym pisali, ale to nie miało żadnego wpływu. A on się jeszcze później tłumaczył w mojej ulubionej gazecie, przez niego jeszcze bardziej, w Gazecie Wyborczej, że on jest przekonany, że tatuś nigdy nikomu nie zrobił nic złego. Że to ta opinia publiczna, ta nagonka na tatusia doprowadziła do tego, że on przedwcześnie zmarł. Czyli działalność w informacji może być chlubą dla najbliższej rodziny. Informacja wojskowa powstała w maju 1943 roku w Związku Sowieckim przy wojsku Berlinga. Była to czysto sowiecka służba. Nawet zmienia z nazwiska funkcjonariusze, którzy tam byli, nie pozorowali, nie udawali Polaków. Przez szereg następnych miesięcy ani jeden funkcjonariusz z zewnątrz nie został do tej służby dopuszczony. Dopiero po długim czasie dopuszczono kilkunastu funkcjonariuszy jako tłumaczy i kierowców, którzy byli kiedyś obywatelami II Rzeczpospolitej, ale niekoniecznie byli Polakami. Prerogatywy informacji wojskowej były ogromne. Pierwszy lepszy oficer informacji mógł aresztować generała Polski Ludowej. Dopiero później musiał uzyskać sankcję. Te relacje, jakie mamy, świadków historii, którzy przeżyli te śledztwa, są wstrząsające. A później było coś takiego, czego kiedyś nie rozumiałem, dopóki nie znałem tej służby na tyle, żeby coś o niej wiedzieć. Informacje od ludzi, którzy byli aresztowani w okresie powojennym, w tych pierwszych latach zwanymi stalinowskimi. Taki był przypadek mojego ojca. On był aresztowany w 1949 roku. I on cały czas mówił, modliłem się o jedno, żeby dostać się w łapy cywilnej bezpieki, a nie informacji wojskowej. Bo z informacji bym nie wyszedł, a z bezpieki miałem szansę. I rzeczywiście miał, przeżył, czego ja jestem dowodem, bo jestem powięzienny. A z informacji się na ogół albo nie wychodziło, albo wychodziło się w takim stanie, że bardzo szybko odchodziło się z życia. Żaden funkcjonariusz informacji wojskowej tak naprawdę nie został zdekomunizowany. Jak były ustawy dekomunizacyjne, to była dezubekizacja. O nich mówiono. Funkcjonariusze wojskowi zostali z tych ustaw wyłączeni. Służba, która zmieniała tylko nazwę z informacji wojskowej na Wojskową Służbę Wewnętrzną, następnie Wojskowe Służby Informacyjne, te słynne wsi bronkowe. Oni są ze wsi. Ale poza zmianami nazwy tam się tak naprawdę nie działo nic. I o tej służbie nic nie wiemy. Nie ma o tym informacji. Jaki był procent mniejszości narodowych w kadrach kierowniczych. I te nazwiska, i jakie kariery. W ciągu roku spod oficera zostawali pułkownikami. Oprawiali ludzie ręcznie. Po 1956 roku niektórzy z nich stanęli przed sądami. Mieli śledztwo, ale tylko za to, że byli zbyt gorliwi i mordowali własnych towarzyszy. Za to, co robili innym, wrogom klasowym, były najwyższe pochwały. I do tego przyczynek do tych wielkich, rzekomo głębokich zmian po 1989 roku. Gdy Adam Michnik orzekł, że Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski to są ludzie honoru. I niestety podziały w Polsce są takie, że mniej więcej po połowie. Część jest za tamtą formacją, za tamtą epoką, a część, na szczęście ta młodsza, która rozwija się, której przybywa, jest przeciw. Bo ludzie tak naprawdę nic nie wiedzą. Czesław Kiszczak w mundurze z orderami wygląda jak wojskowy. Wojciech Jaruzelski w mundurze wyglądał jak wojskowy. A co to było za wojsko? Ile lat w wojsku był Wojciech Jaruzelski? A ile był w mundurze? Miał przywilej chodzenia w tym mundurze, pokazywania się i tak być traktowanym, ale był poza wojskiem. To był szef Głównego Zarządu Politycznego.
to była partia w wojsku, a nie wojsko. Ten mundur mylił. On miał virtuti za drugą wojnę, za odniesione rany. Teraz Piotr Gontarczyk, który pisze jego biografię, co chwila dzieli się znaleziskami, że ranny nie był nigdy, a virtuti sobie sam dał w latach 60. Kogo to interesuje? Człowiek honoru, wojskowy, partia w wojsku, a nie wojsko. Jeszcze gorzej jest Czesławem Kiszczakiem. Tu nawet nikt nie zamierza tej biografii pisać. Jak to jest możliwe? 20 kilka lat po rzekomych zmianach nie ma chętnych, żeby zrobić tak fascynujący temat, opisać tak fascynującą sylwetkę, tak wielkiego bohatera, który dał nam wolność, bo taki jest przekaz. Przecież mógł zabijać, a nie zabijał. No to człowiek honorowy. Po sobie nazbierał teczek. A ile lat on był w wojsku? Gdzie? Kiedy? Gdzie służył? Nigdy. On po przeszkoleniu unitarnym w 1946 roku poszedł do oficerskiej szkoły informacji i był oficerem śledczym. Zachowały się wstrząsające dokumenty, jak przeciwko komu prowadził śledztwa. Ludzie za drobne przewinienia, przewinienia w tym sensie wobec władzy komunistycznej, wychodzili kalekami, jeśli w ogóle przeżyli. Później był przeniesiony do Londynu, do inwigilacji polskich niepodległościowców, emigracji politycznej. Tłumaczył się, że on tam pojechał, żeby pomagać ludziom powrócić do kraju. Ale są raporty z nazwiskami, z zarzutami. Część tych ludzi została później wymordowana. Jeśli tak pojechał pomagać, to dlaczego był na etacie ciecia w ambasadzie PRL? Bo był cieciem. Formalnie tak. Sprzątał, zamiatał liście. Nie, robił zupełnie coś innego. I ten oficer śledczy później się tłumaczył, że on był szykanowany w wojsku. Był odsuwany od funkcji. Wolno awansował. No, to, że marszałkiem nie został, to ma być tym dowodem jego szykan. Ale my tego nie wiemy. My tego nie znamy. Aparat bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej to jest właśnie informacja wojskowa. To są urzędy bezpieczeństwa publicznego. To jest Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ta umiłowana formacja towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana, pupila ulubieńca obecnej władzy. To jest Straż Przemysłowa, to jest Straż Więzienna, to jest Milicja Obywatelska, to jest Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. To są szwadrony śmierci, czyli zawodowi mordercy, którzy jeździli w teren, upatrzone osoby, wcześniej przygotowane na listach, brutalnie mordowali, albo skrytobójczo, a niekiedy też na oczach rodzin, specjalnie, przy małych dzieciach. Nie po to, żeby napawać się widokiem ich śmierci, to mieli na co dzień, co noc, ale po to, żeby zastraszyć teren, bo skoro komuna może robić takie rzeczy z nimi, to także może z nami, więc lepiej siedzieć cicho, lepiej poddać się, lepiej nic nie robić. I o tym aparacie terroru nie ma właściwie mowy. Mamy dziś może już niekoniecznie ich, ale drugie pokolenie w telewizji. Ile znanych dziennikarek, dziennikarzy, prezenterów, artystów w kręgach takich, gdzie wydawałoby się nie mają nic wspólnego z władzą, ich kariery od tego nie zależały. Zależały. To jest pomiot z tamtego pokolenia. Ci pierwsi właściciele Polski Ludowej byli brudni, nieogoleni, mieli dwa czarne zęby z przodu, obsikany rozporek, niedopięty mundur, ale dzieci wychowali. Dzieci były na stypendiach zagranicznych, wtedy kiedy Polakom nie marzyło się, że można studiować w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji. W latach 70. to był przywilej, a oni jeździli na stypendia tam. I Włodzimierz Cimoszewicz jest takim właśnie przykładem nowego funkcjonariusza, nowego typu, ze świetnym angielskim, ze specjalizacją, prawo międzynarodowe, z dziećmi, które są za granicą, bo to jest komunizm patriotyczny, tam gdzie jest dostęp do lepszych rzeczy niż w kraju, tam lokują swoje dzieci. On teraz odchodzi na emeryturę. Proszę bardzo, kto się pojawia w Platformie Obywatelskiej? Tomasz Cimoszewicz, który mówi, że jemu nie zależy na pieniądzach, na pozycji, bo on to wszystko ma. On to robi dla Polski. Której, jakiej i czyjej Polski. Te rzeczy są właśnie w książce. Jest drugi nurt, druga partia obok Platformy Obywatelskiej, która od 8 lat służy,
przede wszystkim głosami, a przy okazji korzysta z tych możliwości, opanowując teren. To wystarczy prześledzić karierę i działalność posła, który ma ksywę Sztaba Złota. Ta ma ksywa gangsterska. Nie każdy gangster by na to zasłużył. A w Polsce polityk może być tak nazywany. I to jest zaszczytem. Jan Bur na Podkarpaciu. Partia, która pojawia się w 1989 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe, które nawiązuje do Mikołajczyka i do Witosa. A przedtem gdzie byli? Na Księżycu? Wywędrowali? Nie było? Prawdziwy PSL został przez komunę zniszczony, spacyfikowany. Około 200 działaczy komuna zamordowało. Część siedziała w więzieniach. Resztę rozpędzili albo wcielili do ZSL-u. I ten ZSL był terenowym odgałęzieniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Im oddano teren w zamian za to, że oni nad tym terenem panują. To była partia, która pracowała w całości na rzecz komuny. Była jedna próba podjęta, żeby tę partię doprowadzić do normalności, nawiązać do faktycznej tradycji ruchu ludowego. To jest rok 89. Ta próba była nieudana. Tych ludzi, którzy przyszli jako nowi, wierzyli, że mogą to odnowić, wypędzono, przepędzono wstecz. Obecny wicepremier i szef tak zwanego Polskiego Stronnictwa Ludowego lata temu, się ludzie o tym zapomnieli, ale wyjaśniał, dlaczego to się stało. On mówił wprost, oni nas chcieli zdekomunizować, czyli ich istotę dotknąć do żywego, to co oni wcześniej robili. I oni się wybronili. Takimi działaczami byli ci ludzie. Młodzieżówce PSU ZSL-owskiej wtedy. Ale jak dopiero popatrzymy na to dokładnie i okazuje się, że kilku ostatnich sekretarzy Związku Młodzieży Wiejskiej, czyli ich na rybku młodych kadr, było funkcjonariuszami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bo jaki to jest ruch ludowy? I taki, który mówi, że nie daliśmy się zdekomunizować. Tacy ludzie dzisiaj nami rządzą. To są te dwa odłamy. I to jest całe zło obecne. Bo nie tyle SLD w tej chwili, tylko właśnie oni, bo tamtych nie ma przy władzy. Jest coś do zrobienia. W tych wyborach, gdyby udało się nie tylko wygrać, ale gdyby udało się, żeby ani SLD, ani ZSL pod nazwą PSL do nowego parlamentu by nie weszły, to byłaby zmiana rzeczywiście jakościowa, dająca szansę na przewartościowanie całej sceny politycznej. Jeśli nie, to niejako takie przetrwalniki gdzieś się pochowają, trochę przyskną, ale później jak taka pijawka wrócą i znowu będą ssać z organizmu państwowego całkowicie bez żadnych skrupułów, bez poczucia wstydu. Bo jak się zdobywa państwo, to jest ich państwo. I znowu rzecz przecież bardzo niedawna. Jeszcze jest to, można sobie na YouTubie znaleźć, jak grupa działaczy ludowych z tak zwanego Europarlamentu spożywając kebaba brukselskiego, bo to taniej, może mają takie pieniądze, rozmawiają i zostali nagrani. I przywódcy tej partii mówią, że dwóch ostatnich prezesów to są H. A obecny prezes mówi, powiedzieli. No tak, ktoś się z tym zgadza, to rzeczywiście powiedzieli prawdę. To jeśli H nami rządzą, to nic dziwnego, że państwo jest takie, jak to wyraził były minister Sienkiewicz. HDI kamieni kupa. Ale z tym coś trzeba zrobić. Nie można się z tym pogodzić. Jeśli nie ma tego w obiegu publicznym, nie mamy dostępu do mediów, to twórzmy media własne, twórzmy własne obiegi. Przede wszystkim podzielmy Polskę. Potrafimy się różnić, żeby wiedzieć, kto jest kim, dlaczego ma takie poglądy i dlaczego broni rzeczy, które dla nas są antywartościami. Co jest do tego potrzebne? Dwie rzeczy. Trochę odwagi, a dzisiaj już śmierć nam raczej za to nie grozi, czy długoletnie więzienie. A po drugie chęć uczenia się, szukania, sprawdzania, żeby nie żyć tym, co w tym głównym obiegu, w tym głównym nurcie dostajemy gotowego do spożycia. Taką papkę, która nas utrzymuje w tym intelektualnym bagnie. I mamy nie wiedzieć, mamy się tym nie interesować, a nawet jak się dowiemy,
to mamy tę wykładnię, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak jak mówił Kraśko, prezenter, który mówi, że nie ma żadnego znaczenia. To robił dziadek, ojciec, matka, cała rodzina. Poczynając od członków KC i tak dalej, przechodził koło telewizji, spodobało mu się, to wstąpił i został. Tak jakby to każdy mógł. Przechodzimy. Nie wstępujemy, nie zostajemy. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo te podziały z dawnych lat są żywe do dziś. Więc oddzielmy się od nas, jest wielokrotnie więcej. Możemy dużo więcej, tylko my jesteśmy rozbici, zatomizowani, nie mamy wiedzy, nie umiemy z nimi rozmawiać, bo oni krzyczą, wrzeszczą, tupią. Teraz jest nietolerancja, antysemityzm. Adaś Michnik wymyślił taki fantastyczny termin zoologiczny antykomunizm. Czyli my jesteśmy bydlęta ludzkie, nienormalni ludzie, bo domagamy się, żeby był antykomunizm, żeby zdekomunizować to, co było. Czyli przez analogię nie powinno być denazyfikacji, bo to przecież bliźniacza ideologia. Wcale nie lepsza. W końcu pod panowaniem komunistycznym w świecie zginęło więcej ludzi niż pod panowaniem niemieckich nazistów. Ale komunizm w świecie jest określony jako szlachetna idea, od której były odstępstwa. Pewne rzeczy się nie udawały. Ale widzicie, rozumicie, oni dobrze chcieli. A czy Hitler chciał źle? W swoim pojęciu dla siebie chciał bardzo dobrze. Jeśli to się udało, to powinno się także udać z inną ideologią, z ideologią komunistyczną, która wcale nie jest lepsza. To jest bliźniaczy brat niemieckiego nazizmu, komunizmu. Mówię, nie ma tu na to w tej chwili czasu, ale jak sięgniemy do źródeł, do tak zwanych myślicieli i twórców marksizmu, leninizmu, do Karola Marksa, do Fryderyka Engelsa, do połowy XIX wieku, to później niemieccy naziści, sowieccy komuniści wywodzą się stamtąd. Chcą tego samego i robią to samo. Trochę inaczej. Hitler był później, ale on mówił, to jest mój wzór. Ja będę robił to samo, tylko lepiej niż oni. To właśnie nikt inny jak Fryderyk Engels, czyli ten brodaty Żyd niemiecki, wymyślił, że ludobójstwo jest czymś dobrym, bo niesie za sobą postęp. Można całe warstwy czy klasy społeczne, ale jednocześnie całe narody, czyli to, co robi Niemiec i robią Niemcy, można eksterminować, bo to jest dobre dla ludzkości. Znowu, wiedza, potrzebna jest o tym wiedza. I nie bać się z nimi dyskusji, przeszkadzać im na każdym kroku, wchodzić w spory, chodzić na ich spotkania, zabierać głos. Niech oni siedzą w mysich dziurach, a nie to, że nas gdzieś tam chowają, rozpędzają po kątach. Chciałbym nawiązać do jednej z pana ostatnich myśli o sytuacji. Mam nadzieję, że to nie jest w Polsce po 1989 roku. I znowu cytaty z pana książki. Pierwszy. Z komunizmu w Polsce we wszystkich jego przejawach musimy jeszcze czekać. I drugi cytat. W Polsce mieliśmy do czynienia z realnym socjalizmem w latach 44-89, choć ta ostatnia data może być co najmniej sporna, bo przecież jego pozostałości w całkiem pokaźnych rozmiarach mamy do dziś i mają się one całkiem dobrze. Chciałbym pana zapytać o to, czym według pana jest postkomunizm? Czy to jest pewien system, który stanowi pewną kontynuację systemu komunistycznego na poziomie instytucjonalnym na przykład? Czy to jest bardziej określony sposób myślenia zawarty, zaszczepiony w nas teraz? Gdyby to zależało tylko ode mnie, to ja bym się w ogóle takim terminem postkomunizm nie posługiwał, dlatego że nie ma formalnie partii komunistycznej, nie ma praktycznie poza niewieloma przypadkami instytucji typu komunistycznego, ale to trwa w trochę innej postaci. Mówię, że niektóre instytucje są, bo na przykład funkcjonuje na ziemiach polskich partia polityczna, która została zalegalizowana, czyli zarejestrowana przez polski sąd pod nazwą Komunistyczna Partia Polski. Czym ta partia była? Dzisiaj mało kto już wie, jaka to była konspiracja, za czyje pieniądze, jakich dokonywała rzeczy zbrodniczych, terrorystycznych. Organizacja typu terrorystycznego,
została w Polsce zdelegalizowana w 1919 roku. Nie mogła działać jawnie, bo kwestionowała polską suwerenność, polskie granice. Była sowiecką agenturą od początku do końca. I do tamtej partii nawiązuje partia, która działa współcześnie. Ona nie ma dużego znaczenia. Mało kto o niej w ogóle słyszał. Ale co ciekawe, przed sądem wystarczyło tylko oświadczenie ich działaczy, że oni nie nawiązują do praktyki tego ustroju. Im się podoba idea. Ich oświadczenie całkowicie wystarcza. Do czego może nawiązywać partia, która nazywa się Komunistyczna Partia Polski i twierdzi, że ma z nią ciągłość? W takim razie do czego? Było coś szlachetnego? Było coś, co możemy traktować z uznaniem? Jakąś postawę, która była propaństwowa, patriotyczna, normalna? Nie. W sądzie można wszystko. Dlaczego? Bo takie mamy sądy. Dlatego, że III Rzeczpospolita, gdy powstawała po 1989 roku, powstawała w ten sposób, że pozamieniano niektóre nazwy. Ale co się dzieje z tą Polską? Wszystkie instytucje z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przechodzą łagodnie do III Rzeczpospolitej z obsadami kadrowymi. Czyli ci sami ludzie, którzy byli przedtem, są dalej, tylko na ogół jeden, dwa szczeble wyżej, bo oczywiście awansują, bo to są fachowcy. Została komunistyczna polityka, komunistyczna gospodarka, komunistyczne finanse, komunistyczna kultura, jeśli w ogóle taki termin do tego pasuje. Tak jakby to było zupełnie coś normalnego. Tylko widzicie, rozumiecie, państwo się zmieniło i my teraz już działamy inaczej. Czy byłoby możliwe w 1918-19 roku, żeby wszystkie instytucje państw rozbiorczych z ich obsadą kadrową, czyli z kacapami, z Prusakami, z Austriakami, zostały pozostawione na swoim miejscu? Nie byłoby to możliwe i nawet sobie tego wyobrazić nie można. Tamci Polacy wiedzieli, z czym mają do czynienia i całkowicie zerwali ciągłość. A co my mieliśmy, jeśli w ogóle mówimy o epoce postkomunistycznej, to by znaczyło, że już jest poza. To w epoce postkomunistycznej i postkomunistami są ludzie, którzy są po komunistach, formalnie rzecz biorąc, więc nie są z nimi, nie są z nimi w żaden sposób powiązani. A jak było, jak właściwie jest do tej pory? Pierwszy rząd, który jest określany jako niekomunistyczny i pierwszy premier po 89, którego cały czas się mianuje jako niekomunistycznego premiera, Tadeusz Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki nie był członkiem partii komunistycznej. Formalnie nie był komunistą. Deklarował się jako człowiek wierzący, jako katolik. Nie jest prawdą, że to był pierwszy niekomunistyczny premier po 1944 roku. Po pierwsze był nominat Stalina, przydupa z Władysława Gomułki, wojenny agent Edward Osipka, tak nazywany był przez Stalina, Edward Osipka, któremu nakazano dorobić jakiś człon nazwiska, żeby to tak bardziej brzmiało na II Rzeczpospolitą. Edward Osipka Morawski, no prawie że pułkownik Legionów albo coś takiego. Wojenny złodziej, są na te dokumenty, otrzymuje taką funkcję, ale on nie był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. Formalnie nie był komunistą i PKWN składał się między innymi z takich ludzi. Był tam, przynajmniej nominalnie, Andrzej Witos, rodzony brat Wincentego Witosa, miał odpowiadać za rolnictwo. Wyciągnęli z łagru, przywieźli do Chełma i Lublina człowieka zastraszonego, który bał się własnego cienia. Komunistą nie był, działacz ludowy z takim nazwiskiem. Proszę zobaczyć, jak jest na dekretach. Witos. Witos to tamten Witos, tak ludzie mogli rozumować. Raz się podobno gdzieś wychylił, odezwał, co było nie po myśli Radkiewicza. Ten go tylko zapytał, czy chcecie wrócić tam, skąd przyjechaliście. On bardzo nie chciał. Jeszcze więcej nie odzywał. I teraz mamy rząd po 1989 roku. Rząd, który powinien Polskę dekomunizować od samego początku. A jeśli nie od początku, to wkrótce po rozpoczęciu działalności. Do tego były podstawy. Jakie? Jeśli nie było to możliwe w czerwcu 1989, jeśli komuna była silna, jeśli rzeczywiście bali się, że komuna przeciwko społeczeństwu wystąpi, że jest to najmniej prawdopodobne,
to okazja nadarzyła się wkrótce, w styczniu 1990 roku. Towarzysz Mieczysław Rakowski, ostatni pierwszy sekretarz KCPZPR, kazał wyprowadzić sztandar i PZPR została rozwiązana. Nie było drugiej strony spod okrągłego stołu, z tych kantów. I można było zrobić wszystko wtedy, tylko trzeba było chcieć. Mazowiecki nie był do tego zdolny, nie chciał i się bardziej utożsamiał z poprzednią epoką niż z tą nową. Bo do tego trzeba znać jego życiorys. Czyli to jest prawie santo subito. To ręce do góry tylko i klaskać i podziwiać, jak to on mdlał dla nas w tym pierwszym parlamencie, tak ciężko pracował. Proszę mi powiedzieć, co on umiał. Mówi się intelektualista. Kto zna z Państwa jakiś tytuł jego dzieł, które po nim pozostały? Nie ma, prawda? Ja też nie znam. Był redaktorem komunistycznej gadzinówki WTK we Wrocławiu, przeznaczonej do walki z Kościołem, a gazety nominalnie katolickiej. On tam pisał sam o sobie, spod mojego pióra nigdy nie wyszło nic, co nie byłoby zgodne z moim sumieniem. On w ten sposób innym pokazuje, że wy jesteście B, a ja jestem cacy. Później 10 lat komunistyczny poseł z nominacji towarzysza Zenona Kliszki. Tam nie było wyborów, nie było nawet fikcyjnych wyborów. To była tylko maska, taka dekoracja na zachód, że jest parlament, są wybory. Nie było wyborów. Wszyscy dostawali po 90 parę procent, bo nie mogło być inaczej, bo przecież lud pracujący miast i wsi ich kochał i popierał. I 10 lat w komunistycznym parlamencie, to nie robi wrażenia, całe lata 60. Od 1960 do 1970. Santo subito. I co on tam mówił? Mowy sejmowe, wystąpienia na komisjach, nawet PRL-u nie były cenzurowane. W archiwum Sejmu to do dzisiaj jest. Można iść poczytać jego wystąpienia. Socjalistyczne wychowanie naszych dzieci jest naszym obowiązkiem. To jest pierwszy niekomunistyczny premier. To jest ten, który w 1953 roku wskazywał palcem na księży kurii kieleckiej, na księdza biskupa Kaczmarka, że oni bruszczą, szkodzą Polsce Ludowej. I tacy jak oni są słusznie ukarani. Czyli skoro nic nigdy nie wyszło spod jego pióra, to nie byłoby zgodne z jego sumieniem, to też było zgodne z jego sumieniem. Szkalować ludzi, którzy przez wiele lat byli torturowani, siedzieli w śledztwie pod fałszywymi zarzutami, a później dostali potworne wyroki. I on innych straszy, pokazuje palcem, grozi. Jak nie, to skończycie tak samo. W 1952 roku był współautorem książki Wróg pozostał ten sam. Ta książka jest w polskich bibliotekach. Można sobie wziąć i czytać. Chociaż nie radzę, bo nie jest to coś atrakcyjnego, a na pewno nie jest to rzecz intelektualna. Ale formalnie jej nie ma, dlatego że pod nazwiskiem Mazowiecki tej książki nie ma w katalogach. Trzeba szukać po tytule, żeby nie demaskować autora. Nie można było wycofać wszystkich egzemplarzy. To były nakłady, które wychodziły w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, więc trudno zatrzeć po tym jakiekolwiek ślady. Ale można przynajmniej maskować, próbować. I ta książka jest właśnie dostępna, jeśli znamy tytuł. Wtedy możemy do niej sięgnąć. I co tam jest? On pisał, że wróg wewnętrzny, czyli ci żołnierze wyklęci, jak ich dzisiaj nazywamy, już są praktycznie rozgromieni. To jest 52 rok. Że władza ludowa sobie z tym poradzi, upora się z tym już wkrótce. Ale to przecież nie jest koniec. Jest dalsze zagrożenie. Jest polski Londyn. Tam siedzą ci, którzy knują. Ten Anders na białym koniu. Przecież on może przyjechać i nam wszystko zabrać. Za nich się trzeba brać. I właśnie w tym celu pojechał między innymi ówczesny oficer śledczy informacji Czesław Kiszczak do takiej roboty. A w 1956 roku, gdy działacz paksowski wysokiego szczebla, Tadeusz Mazowiecki, wchodzi w spór ze swoim pryncypałem, z Bolesławem Piaseckim, starym politycznym wygą, o którym ci jego podwładni myśleli, że a jakby go tak usunąć, wyrzucić, to wtedy ta infamia, gdzie byliśmy, co robiliśmy, to by z nas spadła, bo my bylibyśmy ci jedyni sprawiedliwi. Im się to nie udało. On był lepszy od nich, czyli był lepszym graczem i wygrał.
Co robi Tadeusz Mazowiecki? Pisze pismo do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Co tam można przeczytać? On informuje towarzyszy o sytuacji, o tym, jakie oni, ci młodzi działacze, zajmują pryncypialne stanowisko i z góry zastrzega. Pisze do was, towarzysze, jako do gospodarzy politycznych naszego kraju i przyjmiemy każdy werdykt, jaki wy wydacie. To jest wierno poddańcze. To jest na wzór tych Rusinów, kiedyś podbitych przez Tatarów, którzy lizali koniec buta albo pod koński takiego wysłannika tatarskiego, który popierał jarłek, zabierał w niewolę, bo to był Bakadir, to był pan i władca. On mógł wszystko. Tadeusz Mazowiecki przyjmował taką postawę. Czyli cały jego życiorys z czego się składa? Postępowy katolik, określony przez Kazimierza Wierzyńskiego, wielkiego polskiego skamandrytę, że to byli katolicy w stanie łaski ubeckiej. Czy można krócej streścić taką postawę? Nie da się. To jest właśnie to. I jak sięgamy do tego, czy to jest już postkomunizm, czy komunizmu nie ma, to nie znając rodowodów tych ludzi, nie znając zaszłości także tych instytucji, nie zrozumiemy, że to było całkowicie to samo. Profesor Ewa Łętowska, która nie tylko znana była, czy jest emerytowana jako prawnik, ale także miłośniczka muzyki, człowieka na wysokim poziomie, wykształcona, ogładzona. Bodajże w 1987 roku postawiona została przez Wojciecha Jaruzelskiego na czele instytucji bardzo specyficznej w ustroju komunistycznym, która tak naprawdę nie była potrzebna. Instytucja nie powinna w ogóle pod taką nazwą działać. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wiadomo, że obywatel nie miał praw, bo o prawach decydowała partia. Ale partia wiedziała. Partia się już szykowała. Przybierała nową maskę. I ona została pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich z nominacji Wojciecha Jaruzelskiego. W jednym z artykułów, które wtedy pisała w tygodniku Polityka, który miał w podtytule się tego wstydzą, zapomnieli, nie afiszują się z tym. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Profesor Łętowska napisała, że teraz będzie nowa wykładnia demokracji, bo będzie ustrój demokratyczny w Polsce, ale to nie będzie tak, jak ludzie myślą. To nie będzie to klasyczne pojęcie greckie, czyli rządy ludu, czyli rządy większości, tylko teraz będzie nowa wykładnia demokracji. To będzie szczególna ochrona praw mniejszości. Nie dodała jakich. Wiadomo, że wszystkich. Jeśli szczególna ochrona praw mniejszości jest demokracją, to czym to się ma różnić od dyktatury? Jeśli znikoma mniejszość może narzucić swoje prawa olbrzymiej większości. To jest właśnie demokracja socjalistyczna, przeniesiona w nową epokę. I w każdej dziedzinie komuna nie została rozliczona. Już nie mówię o tych służbach, nie mówię o wojsku, o milicji, bo oni mieli nowy krój munduru, nową nazwę, ale to są ci sami ludzie. Ale wszędzie. Co jest podstawą normalnego, zdrowego społeczeństwa? Ustrój prawny, zaufanie obywatela do państwa, ochrona państwa, jakie ono ma zapewnić obywatelowi, że państwo jest instytucją usługową. A co mamy? Nic się nie stało. W wymiarze zatrudnionych ludzi, w prokuraturze, w sądownictwie nie zmieniło się absolutnie nic. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego po roku 1989, profesor Adam Strzęposz, człowiek o niezwykłej dobroci, ujmujący, na wysokim poziomie umysłowym, delikatny, wrażliwy. Gdy zwracali się do niego koledzy prawnicy, normalni ludzie mówią, przecież trzeba coś z tym zrobić. Nie może być tak, że oni wszyscy nadal będą i oskarżać, i sądzić. A on odpowiedział z godnością i z całkowitym przekonaniem. Zawód prawnika to jest zawód tak wysokiej etyki, że oni wszyscy sami odejdą z zawodu. Za kilka miesięcy jego nie było. Oni wszyscy są. I to w tej chwili już resortowe dzieci w sądownictwie hasają jak chcą. A wysoka etyka to jest etyka na przykład sędziego Milewskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdzie dziennikarz, podszywając się pod
funkcjonariusza kancelarii, wówczas miłościwie panującego Donalda Tuska. Mówi, że tu widzicie, rozumiecie, trzeba... Tak, tak, tak jest. On prawdopodobnie nawet na parcie już przy słuchawce stał. Sprawa na telefon, skazanie człowieka, rozstrzygnięcie jakiejś sprawy. Nie widział żadnych problemów. Sprawa wyszła na jaw. Nie kelnerzy. Sam ten człowiek nagrał, opublikował. Musiała być kara i to bardzo dotkliwa. Sędzia Milewski został skierowany do Suwałk na okres kwarantanny. Tu przyśnie, zapomnął, za jakiś czas wróci. Z zawodu nie odchodził od nich nikt. Dlatego mówienie o postkomunizmie jest tak nie do końca prawdziwe, bo nie ma struktur, nie ma tego ustroju, ale tak naprawdę czy nic z tego nie pozostało w naszym codziennym życiu naokoło, to cały czas funkcjonuje. I to wszystko dopiero przed nami. Jest szansa na jakiś przełom teraz, jak się patrzy na to, co się dzieje, jaka młodzież w tej chwili wyrasta, która ma samoświadomość. Oni tego nie wynoszą na ogół z domu, co jest bardzo przykre. Ja z nimi rozmawiam, pytam się, sam do tego dochodzi. Koledzy coś tam do szkoły przynieśli. Ktoś miał jakąś książkę, ktoś zaczął dyskusję. Pojawia się moda. Moda na uczenie się, na bycie bardziej wykształconym, niż daje to szkoła. To daje nadzieję, bo oni wchodzą w dorosłe życie, ale wchodzą przygotowani. Wchodzą z wiedzą. Ojciec, matka bardzo często, a co głupi, po co się będziesz angażował, to nic nie da, to całe życie my wiemy lepiej, wiemy jak to było, po co. On mówi właśnie dlatego, żeby następne pokolenie nasze nie było takie samo jak wasze. Stłamszone, wdeptane w ziemię, a w większości bierne na własne życzenie. Także z komunizmem i z postkomunizmem w Polsce jeszcze się trzeba będzie uporać. Tylko cały czas jest potrzebna wiedza. Musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, skąd się wziął. Czym głośniej wrzeszczą, że to jest nieeuropejskie, że mówienie o zmianie nazwisk to jest antysemityzm od razu, że to jest nietolerancja, nie może być dla nas zaporą. Jak można sobie wyobrazić na przykład biografię Józefa Stalina, nie mówiąc o jego poprzednim nazwisku, prawda? A w wielu przypadkach właścicieli Polski Ludowej nie można mówić, bo widzicie, to jest antysemityzm. A co to jest antysemityzm? Mówienie prawdy, pisanie prawdziwego biogramu, przypominanie, że ten człowiek się inaczej nazywał, to nie jest antysemityzm, to jest wiedza. Ją można wykorzystać w różnych celach oczywiście, nawet w celach antysemickich. Ale to jest margines takich zachowań, rzecz zupełnie wtórna. Musimy wiedzieć, żeby w ogóle móc istnieć w polityce, żeby uważać swoje państwo za własne, żeby je akceptować, to trzeba je zmienić. To państwo ma być dla nas, a nie my dla państwa. Szanowni Państwo, teraz chcielibyśmy oddać Państwu głos. Zachęcam do zadawania pytań, do dzielenia się uwagami. Proszę o przedstawienie się i zadanie pytań. Tomasz Załęski. Zamiast pytania chciałbym poprosić Pana o opinię w takiej... o postkomunizmie. Według mnie nadal mamy komunizm, który po prostu w 89 roku się przepoczwarzył. Czy zgadza się Pan z taką opinią, czy jest zasadna? Na samym początku, gdy tę kwestię omawialiśmy, właśnie o tym powiedziałem, że to gdyby tylko ode mnie zależało, to bym tego pojęcia nie używał. Bo to jest komunizm, chociaż przybrał inne formy. Natomiast tak się przyjęło, ludzie są przekonani, przyzwyczajeni. Teraz wchodzić w spory tylko co do nazwy, komuś tam wyjaśniać, to jest... komunizmu. I partia, która się nazywa inaczej, która nawet częściowo się odcięła od własnych korzeni, twierdząc, że oni są ci sami, ale nie tacy sami. Oni są tacy sami, chociaż często już nie ci sami, bo przychodzą inni. W związku z tym ten postkomunizm jest dekoracją. Ale mówię, zgadzam się na nazwę. Mogę użytkować nazwę postkomunizm, rozumiejąc, co to jest, że to jest tylko zmiana formy.
To rzeczywiście prawda, co pan mówi o panu sędzim Strzemboszu, ponieważ ja robiłam program w 90-tych latach o weryfikacji sędziów. Pamięta pan, wtedy były takie pomysły. No i on powiedział oficjalnie w studiu, że sędziowie się sami zweryfikują. Korporacja się po prostu sama zweryfikuje, co było śmieszne zupełnie. Natomiast chciałam panu zadać takie pytanie. No środowisko dziennikarskie akurat znam nieźle. Dwa razy mnie z tej instytucji wyrzucano, więc wiem, czym to pachnie. Natomiast ja uważam, że jeśli mówimy o zwycięzcach teraz w tych wyborach, no, największą szansę ma PiS. Czy pana zdaniem PiS, bo moim zdaniem tak, najpierw powinien zrobić porządek w dwóch resortach, w sądownictwie i niestety w środkach masowego przekazu, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę, o elektroniczne środki masowego przekazu, a poza tym trzeba także zweryfikować gazety. Pan wie, że 3/4 w Łodzi na przykład to jest głównie Neue Passauer Presse, czyli niemieckie niemieccy wydawcy są. I to trzeba także na to mieć wpływ. Czy pan się z tym zgadza, że to powinny być pierwsze kroki zwycięskiej partii? Trudno mówić o tym, co będzie pierwsze, bo wszystko trzeba robić naraz. Ale partia, która idzie do władzy, która nie idzie po to, żeby zmienić poprzedników na 4 lata, powinna zacząć od siebie. U siebie pilnować bardzo ściśle. Pamiętamy, co było poprzednio. Jak między tymi partiami przechodzą funkcjonariusze. Z dnia na dzień z PiS-u do PO, z dnia na dzień z PO do PiS-u i później taki trzeci bliźniak, człowiek najbardziej wierny, najbardziej zaufany, też wypowiada się publicznie, że on nie dlatego do PO poszedł dla pieniędzy, dla stanowiska, bo on to wszystko ma. On mówi, wiecie, ja to dla Polski robię. I z takim uśmiechem od ucha do ucha. Ja dziękuję za to, żeby on moją, naszą Polską w jakikolwiek sposób współzarządzał, o czymkolwiek decydował. Oni nie mają kręgosłupa moralnego. Nie mają żadnej etyki. Ich Bogiem jest pieniądz, władza, ośmiornice, te policzki wieprzowe, wołowe czy jakieś inne, żarło i nic więcej. I najpierw trzeba weryfikować własne szeregi, bo jak się nawet zdobywa władzę na kilka następnych lat, to jest także wielka odpowiedzialność. Jeśli się kogoś wysunie na stanowisko, to nie można powiedzieć, że on zdradził, bo mogą być przypadki zdrad, ale to nie może być masowa postawa. A mamy cały czas do czynienia z przepływem, no nie elit, ale pseudoelit. Z dnia na dzień można przejść z partii zupełnie w drugą stronę i uśmiechać się, krzywić mordę w telewizorze za przeproszeniem i mówić, że ja właściwie to taki jestem, ja taki byłem. Ilu z tych ludzi, nawet których państwo znacie na co dzień, nawet stąd, gdzie trafił pastor Godson? Do Szamba, nie do ZSL, do Szamba. Teraz powiem, dlaczego używam tej nazwy. Bo tam przed nim trafiła ta gorsza część palikociarni, prawda? Partia rzekomo konserwatywna, chrześcijańska, tradycyjna, ludowa, przyjmuje z otwartymi ramionami palikociarnię. Gdyby Grodzka przyszła, też by ją wzięli. Bo zawsze to jest jeden głos, czyli jeden stopek w tym stogu więcej. Czyli jedna szabla do walki więcej. Nie ma żadnych przeszkód. Dlaczego mówię o Szambie? Bo jest już pewna tradycja w tym ruchu neoludowym, że tak właśnie powstają ich struktury. Przez przygarnianie wszystkiego, co zostało gdziekolwiek albo wyrzucone, albo samo odpadło. W 2001 roku w polskim parlamencie, w Sejmie, powstał tak zwany Federacyjny Klub Parlamentarny, któremu przewodził taki zapomniany już całkowicie działacz Chłopski, on z takimi sumiastymi wąsami, był nawet przez jakiś czas wicepremierem. Ten zespół w Sejmie nazywany był Sejmowym Zespołem Absolutnych Miernot Bez Oporów. Skrót Szambo. To jest właśnie to. I jeśli partia, która ma tak długą tradycję, ma ciągłość ideową, do jakiej się przyznaje, przynajmniej powinna mieć, przyjmuje ludzi z zakresu twojego rucha czy czegoś tam innego, uważając, że to jest całkiem normalne i naturalne. Jeśli pastor Godson nagle sobie przypomina, że on lubi ziemię, to on właściwie jest chłop, no z wyglądu chłop, ale polityk chłopski to on raczej nie wygląda, ale im to całkowicie nie przeszkadza. I oni to wszystko robią dla nas,
nie dla siebie. Oni się męczą, oni się poświęcają. No ile można zeżreć tych ośmiornic, często jeszcze niedogotowanych, łazi po tym brzuchu, tego wina trzeba tyle wypić. No widzicie, takie zwykłe wino nie pomaga, alpaga to tego nie rozłoży. Ale takie wino za 1000 złotych, jak ja wypiję, to ta ośmiornica tam padnie, przestanie mi tam pełzać, mi się robi całkiem dobrze w tym brzuszku. To jest świat dzisiejszej polityki. Tego nie chcemy. Więc partia, która idzie do władzy i ją zdobywa, musi bardzo uważnie pilnować swoich własnych kadr. Co z tego, że kogoś damy do telewizji, ktoś okaże jest kolegą z dawnych lat, tych, którzy tam są. I teraz tego wyrzucamy, no ale tego to my nie możemy. To jest szwagier tego, a z tamtym to ja piłem, a z tym to robiłem to, no temu darujemy. Ale tamten przychodzi, wiesz, ale tego też zostaw, bo to jest mój kolega. No dobrze, tego też. I zaczyna się rozmywanie wszystkiego. A to trzeba siekierą ich podcinać od tego. Dosłownie siekierą, bo tu nie da się delikatnie. To musi być chirurgiczne, precyzyjne cięcie. I walka jest nie o zmianę władzy, nie o wygranie, tylko o większość konstytucyjną do zmiany ustawy zasadniczej. Tak jak premier Węgier, Orban, pokazał, że można było 8 lat czekać, ale ciężko pracować przez te 8 lat, żeby taką większość zdobyć, mieć plan, mieć ludzi i umieć to zrealizować. Jak wprowadził nową konstytucję, to tak zwana Europa wrzeszczała, że on jest faszysta, bo w konstytucji było powiedziane, my Węgrzy decydujemy. Jak to Węgrzy? Nie ma Węgrów, są Europejczycy. On mówi, są. Jeśli były instytucje komunistyczne obsadzone przez towarzyszy, którzy się umocowali, obudowali się ustawami, że są nieusuwalni, a w przypadku usunięcia tak potworne odszkodowania, że państwo węgierskie by sobie z tym nie poradziło, to on znalazł sposób. Nie, mu nie mówił, wiecie, ja bym chciał, ale nie mogę. Nic nie możemy zrobić, bo oni są, rządzą wszędzie. On to zrobił. Dobrze, nie można ich usunąć w normalnym trybie, to ich wyrzucamy. Za wyrzucenie jest odszkodowanie. Wypłacamy odszkodowanie, a przecież nie mamy na to pieniędzy. Znalazł sposób. Wprowadził ustawy opodatkowujące te pijawki w wysokości 90 paru procent. Dajemy i od razu z tego konta olbrzymia większość tych pieniędzy znika. Czyli odszkodowania są czysto formalne, niewielkie. Czy coś się stało? Czy Węgry upadły? Czy cały kraj popełnił samobójstwo, bo przyszedł faszysta rządzić? Nie. I on wygrywa następną kadencję. I teraz też pokazuje, co można zrobić z Europą. Europa sobie mówi, a on robi. I on jedyny właściwie w Europie szanuje europejskie prawo. Prawo także Schengen, przekraczania granicy, gdzie inni wpuszczają dziesiątki tysięcy ludzi bez żadnej kontroli. On mówi, że tak nie wolno. Pierwsza rzecz to jest rejestracja, pobranie linii papilarnych, identyfikacja. I dopiero później dalej, co z tymi ludźmi zrobić. Jeśli nie są prawdziwymi uchodźcami, to w takim razie sposób jest jeden. A czy to są uchodźcy, czy nie? Już nie mówię o tym, że gołym okiem widać, że jeśli jest 80% mężczyzn, 20-paroletnich, maszerujących wojskowym przeszkolonym krokiem na Europę, to jest inwazja. Tam nie ma chorych, nie ma starych, nie ma rannych, nie ma popalonych. Zdrowi, z iPhone'ami, z tysiącami euro czy dolarów w kieszeni idą w świat, ale w określone miejsca. Oni wiedzą, gdzie idą. Po co? Mają przewodniki, są przygotowani. Coraz więcej ujawnionych przypadków, że oni się wcześniej na tych portalach społecznościowych chwalili z bronią w tych czarnych chustach, albo Państwo Islamskie, albo Al-Kaida. To było dla nich zupełnie naturalne. Orban mówi nie, bo to jest kres naszej cywilizacji. Jak o to nie będziemy walczyć, to wszystkie sprawy inne, także nasze wewnętrzne, staną się nieważne. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które wystąpiło w Europie na wielką skalę w V wieku po Chrystusie, gdy na północy stanęły hordy barbarzyńców. Część legionów opierała się bardzo walecznie, radziła sobie z nimi, ale wreszcie elity rzymskie postanowiły, jak my ich wpuścimy, oni się ucywilizują, my ich urzymskowimy, czy jak to tam można nazwać, i w ten sposób zagrożenie ustanie. Otworzono granicę, oni wjechali. Za chwilę Rzymu nie było. Nie ma do dziś. Jest miasto o tej nazwie. Ale tak naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. Czym będzie Europa, jeśli pozbawi się tożsamości? Cały czas się pozbawia. Czym będziemy,
jeśli będziemy się epatować tym, co jest na to dzień w mediach, zamiast prawdziwych problemów, są problemy zastępcze. Proszę wziąć pierwsze lepsze pisemko kolorowe dla kobiet, jakieś pisemka młodzieżowe, czy różnego rodzaju programy kulturalne w telewizjach różnych typów. Rozważania godzinami, że Anna Grodzka miała dzisiaj laktację w prawym sutku, czy ją swędziała prostata. Ludzie tym godzinami żyją. Jaki to jest problem? Rzeczywiście. Czy to? A czy to jest dla nas problem? Jak chce się przebierać, chce sobie ucinać, doszywać? Wolność. Może. Proszę bardzo. Tylko niech on tam mnie z tym nie przyłazi. Niech on nie mówi, że on idzie do Sejmu po to, żeby młodzież kilkunastoletnia wybierała sobie płeć sama. Żeby instytucja małżeństwa przestała być małżeństwem. Co to jest małżeństwo? Mariaż. To jest ochrona macierzyństwa. Niech pokażą, że mają dzieci. Niech nie kradną tych dzieci, tylko niech rodzą swoje. Jak im to nie wychodzi z tamtej strony, to niech spróbują prawidłowo. Może im wyjdzie. Zagadam. Proszę pana, w ostatnich słowach pana wystąpienia stwierdził pan, że trzeba zmienić Polskę. Trzeba. Tylko jak to zrobić? Proszę pana, czy lepiej, posłużę się tu przykładem bilarda, kto nie zna tej gry, to bardzo przepraszam, ale czy mamy układ bil na stole, którego właściwie nie ma wyjścia? Czy lepiej zagrać odstawną, czy rozbić ten układ? Przy rozbiciu układu ryzykujemy tym, że wystawimy się na cios, ale i tak jesteśmy na niego wystawieni. Teraz jeszcze bym chciał wrócić do tego, co pan mówił. Żyjemy w jakimś, jak mówi pana kolega, chaosie semantycznym. Ja się z tym zgadzam, bo jeżeli PiS określa się jako partia prawicowa, to ja chyba na innym świecie żyję. Proszę pana, czy prezydent, który nam nastał, powinien się odnieść do dyrektywy 1066 w stopniu zdecydowanym, czy też nie? Takie mam dwa pytania. Dziękuję. Zaczynając od końca, powinien się do tego odnieść. Ja przypuszczam, że będzie wiele rzeczy, których się w tej chwili ludzie nie spodziewają, bo on przycichł na razie. To jest, mam nadzieję, przed kampanią parlamentarną, żeby na razie nie dawać drugiej stronie atutu, że no wiecie, teraz to trzeba będzie odpowiedzieć, a może jakoś się uda. Natomiast jeśli on po wyborach, które będą wygrane, nie przystąpi do radykalnej naprawy Rzeczpospolitej jako człowiek, który jest głową państwa, to tak naprawdę zawiedzie nasze nadzieje. Ale jestem święcie przekonany, że on przynajmniej znaczną część tych rzeczy zrobi. To już jest inne pokolenie. To jest pokolenie, także mówię o jego otoczeniu w kancelarii, ludzi młodych, dynamicznych, wykształconych na zupełnie innym poziomie. To nie jest Bronek, który pojedzie do Obamy, powie ty, weź tą swoją żonę tam zapięte, trzymaj, bo ona ci się puści, jak ty pójdziesz na polowanie. Ten siedzi przerażony, jak on ma rozmawiać z prezydentem innego państwa. Jak mu tu idiotę przywieźli. Więc ten okres, mam nadzieję, minął. Teraz pan pyta właśnie o ten układ bilardowy i tak dalej. Ja nie mam recepty na wszystko i nie wiem wszystkiego, ale wiem, że trzeba działać na wielu frontach równocześnie. Trzeba uderzać ze wszystkich stron. Jak ludzie się nauczą, zrozumieją, że kampania wyborcza to nie jest te kilka tygodni przed aktem wyborczym, czy w wyborach parlamentarnych, czy w wyborach prezydenckich, tylko to jest całą kadencję. Dzień w dzień dokonujemy wyborów. Nie możemy czekać ileś lat na następne, później znowu narzekać, a później zawiesić jakąkolwiek działalność, no bo przecież się nic nie da zrobić. To jest właśnie przypadek formacji premiera Orbana. Węgrzy z jego ugrupowania, ludzie, którzy go zrozumieli, ludzie, którzy go popierali, dzień w dzień chodzili od domu do domu, od parafii do parafii, przekonywali po 5, po 6, po 7 razy, aż w końcu się to udawało. I to jest to właśnie biblijne. 77 razy trzeba. Aż do skutku.
Jemu się udało, czyli droga jest sprawdzona. Nie trzeba szukać innej. Czyli trzeba być stale aktywnym. Bo to, że my na przykład sobie robimy spotkania, spotykamy się z osobami, które tam cenimy, popieramy, które chcemy, żeby były wybrane, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo i tak na te osoby zagłosujemy. I te osoby też wiedzą, że ci, którzy przyjdą na zebranie, to i tak na nich zagłosują. My musimy być u drugiej strony. Musimy być u przeciwników. Jeśli będzie zebranie SLD, jakiegoś tam twojego ruchu, innego tam odchylenia, to się idzie w 20-30 osób na takie spotkanie i to, co robiła młodzież Palikotowi, który chciał jeździć po kraju i przestał. Po paru spotkaniach przestał. Przychodzili wielkim tłumem, on się cieszył, o, tyle młodzieży, rozpromieniony, puszczały mu hamulce, może jeszcze zwieracze, siadał sobie wygodnie, a tu nagle na początku spotkania ludzie mu pokazują, co o nim myślą, wychodzą, zostają 3-5 osób i człowiek zwany, nie wiem z jakiego powodu, filozofem, Jan Hartmann, nagrany na takim spotkaniu. No trudno, no to zostaniemy w tylu, ile zostaliśmy. 3 czy 4 osoby. I też sobie rozmawiali. Ale przestał jeździć. Zrozumiał, że on nie ma z czym wyjść. Bronek Komorowski też miał jeździć, prawda? Ale jak to wyglądało? Barierki, słupy, policja, agenci ochrony, tajniacy i tłumek sztuczny. Przywieziony autokarami, oklaskiwani, zapłaceni, bo dniówka leciała, dzieci przygotowane w mundurkach, bo dzisiaj będzie święto, pani kazała, jak pani kazała, to która matka nie puści dziecka, no boi się, że musi. Ale on się do ludzi nie wychylał. On przyjeżdżał na spotkanie gdzieś i wychodził tymi drzwiami, nie w tym terminie i od razu prosto do samochodu, tak jak takie tunele lotnicze są, prawda, żeby tam człowiekowi na łeb nie napadało, to idzie przez taki rękaw. I tak samo jego wyprowadzano potajemnie, bo lud pracujący miast i wsi wcale nie jest po jego stronie. A jak to wyglądało w telewizji? Tłumy. Pamiętam 11 listopada 2010 roku. On już jest urzędującym prezydentem pod grobem nieznanego żołnierza. Jak zawsze wyglądały takie uroczystości, gdzie byli prezydenci, nawet z Kwaśniewskim. Teren był otwarty dla wszystkich. Tylko wąska alejka odgrodzona tam, gdzie przychodzili ci z wieńcami, delegacje, wszędzie byli ludzie. I przechodząc tamtędy przypadkiem, patrzę, jakieś małe grupki ludzi przy jakichś sznurkach, linkach, ale co te sznurki są tak daleko, kilkaset metrów od pomnika. A później pusta przestrzeń i w środku trochę mundurowych, trochę urzędników państwowych, kamery oczywiście zbliżenia, jak się robi 6 osób z bliska, to jest tłum, inne 5 osób z bliska, to są 2 tłumy. Jak 2 tłumy, to był cały wielki tłum. A patrząc z daleka, tam nie było nawet 100 osób. A cała reszta nie ma prawa podejść. Bo może ktoś przejdzie z krzesłem i chce się zamachnąć gwałtownie na życie naszego prezydenta. Jeszcze mu krzywdę zrobi. A może jeden z tych szczebli w tym krzesełku jest podpiłowany. Nie daj Boże, by rąbnął, jeszcze by sobie coś zrobił. Człowiek ma postępowanie prokuratorskie. Grozi mu 5 lat więzienia za to, że wszedł na wiec z krzesłem. Dlaczego wszedł z krzesłem? Żeby nie właził na krzesło spikera parlamentu japońskiego. Oczywiste. Nazwy nawiązanie w symbolice do tego. Jak to tłumaczono? Że on dobrze wszedł. Tam jest taki podest, na który się wchodzi do zdjęcia. To jest prawda. Podest jest, ale on wszedł na fotel i był przez Japończyków ściągany z tego. Jest to nagrane, Japończycy to komentowali. Polski przywódca, polski wieloletni parlamentarzysta, minister obrony narodowej, który mówi, że samoloty w wojsku nie są potrzebne, bo polski lotnik to na wrotach od stodoły poleci. Tylko gdzie doleci? Mówi, idzie nowa jakość. I także w tych partiach, które są od tych 25 lat czy 6 po zmianach, także w PiS-ie, taka zmiana musi przyjść pokoleniowo. To nie może być tak, że prawie 30 lat są ci sami ludzie, tak samo, na tych samych stanowiskach, bo to już jest rutyna, oni już obrośli pewnymi zachowaniami i dochodzi także do zachowań skandalicznych. Jeśli polska młodzież nagrywa posłów pisowskich, składających razem z SLD kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Najeźdźców, to o czym świadczy. I poseł pytany, jak pan to może robić z nimi? A ten tłumaczy, no przecież oni Polskę wyzwalali. Ginęli za nas. No Niemcy też ginęli. Też nas wyzwalali. W 1941 roku, wkraczając na tereny wschodnie pod okupacją sowiecką, wyzwalali i ginęli.
czy robili to dla nas, czy robili to za nas, czy przyszłoby nam do głowy składać im teraz kwiaty, żeby to robili parlamentarzyści. Dlatego mówię, trzeba pilnować własnych szeregów, zacząć od siebie. Ludzie nie mogą być rozkraczeni, rozdwojeni, trochę tak, bo nie wiadomo jak będzie. Bo nie muszą wiedzieć jak będzie i muszą do tego dążyć, żeby ta zmiana nastąpiła. Bo to wtedy będzie gwarancja, że nas nie zdradzą, że z dnia na dzień nie pójdą gdzie indziej. Dwa ostatnie pytania, pan i pan w pierwszym rzędzie. Krzysztof Jabłoński. Zanim przejdę do pytania, to taka anegdotka. Oczywiście trzeba działać na każdym froncie. Można tutaj zacytować klasyka Johnego Rambo. Jesteśmy otoczeni, więc możemy atakować w każdym kierunku. I dzięki temu powoli sami zaczynamy otaczać. Tutaj taki apel o ofensywny patriotyzm, a nie defensywny. Jeżeli świętujemy, to nie klęski, nie zbieramy się na 17 września, tylko na 15 sierpnia, kiedy bolszewików przekopaliśmy spod Warszawy. A jeżeli już na takie okazje, to też wykorzystujemy w sposób ofensywny. Tutaj dorzucę taki drobny argument na temat żołnierzy niezłomnych. Mówi się czasem, że ci żołnierze byli szlachetni, ale przegrali. O nie, nie, nie. Ci żołnierze wygrali. Oni wygrali bardzo wiele, oni wygrali przetrwanie narodu. Profesor Roszkowski w swojej książce pisze, że tuż po wojnie kalorii na osobę było bardzo mało, niewystarczająco, czyli byłby głód. Był głód, a Sowieci jeszcze okradali nas z żywności. Ci lewicowi bohaterzy robili rekwizycje na wsiach i gdyby nie było żołnierzy niezłomnych, to przecież byłby tu taki głód jak na Ukrainie. I to jest ogromne zwycięstwo tych ludzi. To jest bardzo ważny argument, który bardzo rzadko pada. A pytanie? Pytanie o lustrację. Czy dzisiaj jest wciąż możliwa? Jeżeli jest możliwa, to w jakiej formie? Ponieważ nastąpiła ta transformacja, ta mutacja tego systemu i czy wciąż jest możliwe przesianie ziarna od plew? Dziękuję. Zacznę od końca. Nie tylko jest możliwa, ale jest konieczna i nawet gdyby to była tylko sama sfera historyczna, czyli dotyczyła osób już nieaktywnych lub nawet nieistniejących, to i tak musimy to zrobić i od tego nie ma ucieczki, bo nie ma sensu, żeby po 100 latach się o tym dogadywać, skoro możemy natychmiast. Ci ludzie nie powinni być pod ochroną. Nie powinno być żadnych zbiorów zastrzeżonych, gdzie nikt nie ma prawa zaglądać. Oni mają całkowite poczucie bezkarności. To jest przypadek Tomasza Turowskiego, agenta sowieckiego de facto w Watykanie przez tyle lat, który sam się zdekonspirował, postąpił jak ostatni osioł, to też świadczy, jakiej to jakości była agentura, bo to pewnie by nie wyszło na jaw. Chciał sobie wcześniej emeryturę przeliczyć. Żeby przeliczyć, musiał podać pracodawcę. Czyli podał pracodawcę. No w ZUS-ie oczywiście sensacja. Wniosek takiego człowieka z taką przeszłością, zupełnie innym życiorysem, wzięty pod lupę, rozpowszechniony i zlustrował się sam. Ale teraz właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, ten brak dekomunizacji, brak unormowania systemu prawnego spowodował, że sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sprawa lustracyjna Tomasza Turowskiego. I Sąd Najwyższy uznał, że on współpracował, ale nie współpracował. Jest taka specyficzna kategoria prawna, która dotyczy epoki, którą można nazwać właśnie postkomunistyczną. Nie mówią, że nie, ale nie mówią, że tak. I już, nic nie można zrobić. Został kompletnie oczyszczony, chociaż się sam zanieczyścił. W Polsce można zrobić jeszcze wszystko. Z dekomunizacją włącznie. Możemy tylko żałować, że nie zrobiono tego w 1989 czy 90. Tak jak mówiłem, jak się PZPR rozwiązała, była możliwość, bo nie było drugiej strony. Nie było tych, z którymi tą szalbierską umowę Kuroń, tam Geremek inni zawierali. Ustnie, pisemnie, nie ma znaczenia. Dali tamtym bezkarność, prowadzili grubą kreskę, że ich nie rozliczamy. I oficjalna wersja była taka, no bo oni są silni, oni są mocni, oni nas mogą jeszcze przepędzić, więc pozwólmy im robić interesy, nie wnikajmy w ich sprawy, a my tak równolegle z boku to, co się da, po cichutku, powolutku robimy swoje. Po rozwiązaniu PZPR-u nie było drugiej strony,
nie było strony, która zawierała tę umowę, więc nie można mieć o umowie, gdzie drugiej strony nie ma. Można było do tego przystąpić. I przystępowano. Tam, gdzie nie było możliwości, nie było działań ze strony ówczesnego państwa, tam była strona społeczna. Były ataki na komitety wojewódzkie, próby zdobywania archiwów. To Bronisław Komorowski wysyłał Ormu. To Aleksander Hall pacyfikował młodzież pod salą kongresową, jak się PZP rozwiązywała. Minister Tadeusza Mazowieckiego, człowiek z opozycji, nie z PZPR, prawda? Z czym mieliśmy do czynienia? Okazało się, że to wrosło bardziej w nas, niż nam się wydawało. Ja mam taki zawsze przykład, co można było zrobić. To było całkowicie akceptowane w Europie, gdzie nikt tego nie kwestionuje. To jest przypadek Norwegii. Norwegia w 1940 roku została przez Niemców podbita, była okupowana, miała kolaboracyjny rząd, byli norwescy faszyści, jak ich nazywano, Vidkuna Quislinga, administracja państwowa, czy quasi-państwowa, która współpracowała całkowicie z Niemcami. I do 8 maja 1945 roku nie było działań wojennych na terytorium Norwegii. Nie było takiej potrzeby. Front był w Europie, państwo na obrzeżach, górzyste, trudne do zdobywania, nie było sensu. Ale 8 maja 1945 roku niemieckie wojska skapitulowały, bo skończyła się III Rzesza. Co zrobili Norwegowie? Przystąpili do denazyfikacji. Kilkadziesiąt wyroków kar śmierci wykonanych. Setki wyroków długoletniego więzienia. Około 400 tysięcy ludzi zostało sprawdzonych. Byłeś na stanowiskach, gdzieś działałeś, trzeba cię sprawdzić, prześwietlić. Olbrzymia większość z nich oczywiście wyszła bez żadnych szkód. Nic im nie zrobiono. Uznano, że działali w granicach możliwości, nie byli pasożytami, nie byli osobami, które można uznać za kolaborantów. Ale tysiące ludzi uznano za kolaborantów. Jeśli nawet dostawali wyroki po kilka miesięcy, ta działalność nie była na jakąś wielką skalę, to te osoby miały absolutnie dożywotni zakaz wstępowania na służbę państwową, samorządową, do bycia nauczycielami, działaczami społecznymi, nie mogli funkcjonować w nauce. Co więcej, w wielu środowiskach przeniosło się to na dzieci, które odpowiadały za to następne pokolenia. W ciągu dwóch pokoleń Norwegia została zdenazyfikowana raz na zawsze. Teraz tam się odzywają głosy tych właśnie dzieci, że my cierpieliśmy, my byliśmy poszkodowani, że to była odpowiedzialność zbiorowa. Może by się jakieś odszkodowanko należało, tak, bo to były niesłuszne represje. A Norwegowie mówią, nie, tak trzeba było zrobić. Jak jest wrzód, jak jest gangrena, to się to po prostu wyrzyna. Nie czekamy, aż cały organizm będzie zarażony. Przeprowadzili, zrobili i nie ma mowy o jakimś szczególnym okrucieństwie. Jak traktowano intelektualistów z tamtego okresu, którzy nie chodzili z bronią w ręku, nie strzelali ludziom w tył głowy. A w Polsce przecież takich mamy, czy do niedawna mieliśmy jeszcze żywych, którzy to robili, którym nie zrobiono nic. Ale ideowo dokonali wyboru. Poparli niemiecki nazizm. Niektórzy byli czynni propagandowo. Gdzieś tam w radiu wystąpili, na jakimś wiecu. Popierali ustrój ludobójczy. Ale to nie było jakichś konsekwencji bezpośrednich z tego wynikających. I później były, w 1945 roku po upadku III Rzeszy, nawet wobec osób, gdzie z racji wieku, z racji już chorób, nie powinno się ich tak traktować, a przynajmniej nie aż tak, ale traktowano. I dwa konkretne przykłady. Wybitny norweski pisarz. W 1945 roku Knut Hamsun, zamknięty w klatce w szpitalu psychiatrycznym na wiele miesięcy, żeby pokazać innym, że tylko osoby niespełna rozumu mogły poprzeć tak wielkie zło. Został pozbawiony całego majątku. Do końca życia, niedługiego już, żyje w nędzy. Jako symbol tego, że był zdrajcą tak naprawdę, bo dokonując tylko ideowego wyboru, poparł także realny ustrój, realne państwo, realny system, który powodował śmierć milionów ludzi. Drugi przypadek to jest Ezra Pound. To jest odnowiciel 20-wiecznej poezji anglojęzycznej. Człowiek wybitny, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ujęty we Włoszech, trzymany przez prawie miesiąc w klatce, w otwartej klatce, gdzie były tylko pręty, na widoku publicznym, załatwiał się pod siebie. Poniżenie absolutne.
jakie tylko mogło być. Później przez następne 13 lat wywieźli go do Stanów Zjednoczonych, do szpitala psychiatrycznego. Wariat. Całkowicie zdrowy na umyśle, ale za to, że takiego wyboru dokonał. Czy można mówić, że jakakolwiek odnoga, odrość, mała, niewielka, typu nazistowskiego, mogłaby w Norwegii zaistnieć? Nikomu to nie przyjdzie do głowy. Oni to pamiętają bardzo dobrze. U nas grozi im coś za to, co robili? Ilu katów powiesiliśmy? Ilu dostało dożywotnie więzienia? Ilu zbrodniarzy ściągnęliśmy za granicę? Zaraz był zazdrzony antysemityzm. Stefana Michnika nie wolno, Heleny Wolińskiej nie wolno, Salomona Morela nie wolno. Może jego córka śpiewać na festiwalach piosenki? Może nas edukować z naszego antysemityzmu zupełnie bezkarnie? To jest drugie pokolenie. Czy ona się odcięła od ojca? Czy powiedziała nie? Czy Magda Umer powiedziała o swoim stryju, że to był zbrodniarz ubecki? Nie. To była bardzo ciepła osoba. Wujek mnie brał na kolana, głaskał po główce, tam klepał po pupci, coś tam jeszcze. Był taki miły. I pewnie był. Tylko przez to, że nie było konsekwencji, to następne pokolenie ma wzór, że nasi byli po dobrej stronie, bo coś z tego mieli, a my to odziedziczyliśmy. Czyli także własność. A tak to byśmy nie mieli, bo by nam zabrali. To byśmy nie mieli teraz nic. I do dzisiaj mają. Bo jak wiemy dobrze, siła państwa często wynika z siły ekonomii. Jeśli spojrzymy na Europę, Niemcy nie dlatego są silne, dlatego że Angela Merkel tam siedzi, tylko dlatego, że mają jedną z silniejszych, jeśli nie najsilniejszą gospodarkę w Europie. Dlatego mają najwięcej do powiedzenia. Teraz chciałbym tutaj taką podać jakby fakty. Mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią taką no, konserwatywną, tak? Tylko, że właśnie tutaj a propos pojęć. Bo z jednej strony jest konserwatywna, jeśli chodzi na przykład o jakieś światopoglądowe kwestie, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na podejście do gospodarki i ekonomii, jest to socjalizm a la Leszek Miller i SLD. Dokładnie. I w tym momencie możemy tym powiedzieć, że to jest lewicowa partia, jeśli patrzymy na ekonomię. Dlatego czy jest szansa, żebyśmy stali się silni ekonomicznie państwem i jak możemy tego dokonać, żeby właśnie też oczyścić nasze jakby umysły z takiego szufladkowania różnych ludzi czy partii i zacząć patrzeć na rzeczy takie, jakie po prostu jakimi są. Tak jak mówiłem, trzeba się uczyć samodzielnie, a nie wzorować się na tym, co ktoś napisał, jest autorytetem i bezkrytycznie to przyjmujemy. Jest to partia typu socjalistycznego. W tej partii niestety działa wielu byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co jest trudne do zrozumienia, że nie dość tylko, że są w szeregach, ale także są forsowani na wysokie, bardzo wysokie stanowiska, nawet ministerialne, czego z racji tego, że partia, która głosi antykomunizm, ilustrację, dekomunizację, nie powinna sobie na to pozwolić. Ja rozumiem i można nic do tego nie mieć, że były działacz komunistyczny jest gdzieś w zapleczu, coś potrafi, ma jakieś umiejętności. My z tej wiedzy jego korzystamy, on się poprawił, odcina się od tej przeszłości. Proszę bardzo, ale nie możemy go brać na czoło jako wizytówkę partii. Pamiętajmy, co robiła komuna, neokomuna z sędzią Kryże, prawda? Został wiceministrem sprawiedliwości. I wtedy szyderstwo. A, macie, dekomunizacja. A jego ojciec, co robił w sądownictwie wojskowym? Sądzi Kryże, będą krzyże, prawda? Ile wyroku śmierci wydał? Jeśli on był dobrym kodyfikatorem, dobrym legislatorem, dobrym sędzią, to mógł być w zapleczu przygotowywać różne akty prawne, propozycje, natomiast nie powinien być wiceministrem sprawiedliwości. To, że sam nie potrafił tej funkcji oddzielić od swojej działalności, to jest jedna rzecz, a drugie, partia nie powinna go na takie stanowisko wysuwać, bo traci całkowicie wiarygodność. Jeśli PO przyjmuje w swoje szeregi Cimoszewicza, czy popiera, czy przyjmuje jego syna, czy wielu innych, że forsuje Marcina Święcickiego, zięcia Gerszona Schyra i innych wysokich funkcjonariuszy komunistycznych, to ja wiem dlaczego. Bo to jest partia, która kłamie, oszukuje. Tam jest więcej komuny niż gdziekolwiek indziej. Na pewno nie jest to partia liberalna, otwarta i europejska. To jest partia usługowa na rzecz instytucji zewnętrznych. Ale partia, która z nimi walczy, która daje alternatywę,
która mówi, że my jesteśmy inni, musi to pokazać także w tej sferze. Nie możemy posługiwać się postaciami i nazwiskami, które w historii Polski są skompromitowane. O tym, w tym sensie mówiłem o czyszczeniu najpierw własnych szeregów. To nie tylko można, ale trzeba cały czas robić. Jeśli mamy do wyboru kogoś, kto nie był w partii, kto nie ma w rodzinie najbliższej, czyli ojciec, matka, ubeka, to taką osobę trzeba popierać, trzeba forsować, trzeba ją douczać, wysyłać na stypendia, angażować się w to, żeby się rozwijała. Ale z tych rodzin, mimo że deklarują, że oni są inni, że oni zerwali z tą przeszłością rodzinną i oni za to nie odpowiadają, nie możemy tych osób stawiać na czele. Bo nie ma wtedy partii, która w tym sensie będzie godna, jeśli coś takiego robi. Bo później jest pośmiewisko z drugiej strony, że o, zobaczcie, Kaczyński ma dobrych komunistów i złych komunistów. A później jak były wybory prezydenckie, które prawdopodobnie między innymi, może nie tylko, ale z tego powodu nieznacznie przegrał, to z racji wypowiedzi, że towarzysz Józef Aleksy jest średnio starsze pokolenie PZPR-u, takie sympatyczne zjawisko, a Edward Gierek to w ogóle był fantastyczny, dobry przywódca, tyle dobrego dla Polski zrobił. I dwa tygodnie później po wyborach o to samo pytany mówi, ja byłem na lekach, ja tylko tak sobie mówiłem. No nie wolno takich rzeczy robić. Co więcej, nawet tak nie można myśleć w tych kategoriach. Trzeba być jednoznacznym. Ja znałem, nie wiem jaki to miało wpływ na wybory, mówię, ale znałem mnóstwo osób, które na wybory nie poszły z tego powodu. Przecież on jest taki sam, ludzie mówili. Ja mówię, że no nie, no nie jest dokładnie taki sam, no to była propaganda wyborcza. A jak ja mam mu wierzyć, jak on takie rzeczy mówi? A później po tym mówi, że on nie odpowiada za swoje własne słowa. To on z każdą rzeczą tak może zrobić. No nie wolno. Musi być ten poziom, którego nie można przekroczyć. Nie można obniżyć sobie samemu poprzeczki. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie. Naszym gościem był Leszek Żebrowski. Przy stoliku podać to, że to ode mnie, dobrze? Ze stoliku. Dobra.